Poznając układ odpornościowy, dotarliśmy razem do miejsca, w którym chciałabym Ci opowiedzieć trochę o odpowiedzi humoralnej układu odpornościowego, czyli o tej odpowiedzi immunologicznej, która związana jest z tym, w jaki sposób uczestniczą w naszych działaniach w obronie przed wszystkim, co nas może zaatakować, płyny naszego organizmu, czyli krew i limfa. Głównymi bohaterami dzisiejszego filmu będą komórki, które nazywamy limfocytami B. Jednego z takich limfocytów B widzisz na tym zdjęciu z mikroskopu. Tutaj on jest przypłaszczony do powierzchni, na której jest osadzony. To nie jest taki limfocyt, który sobie pływa w krwi, tylko został wyjęty na jakąś płaską powierzchnię, dlatego wygląda, jakby był taki troszeczkę rozklapciany. No ale pamiętasz może, że w pierwszym filmie dotyczącym odporności wspominałam, że ten podział na odpowiedź humoralną i komórkową to jest tylko umowny i tak naprawdę w dużej mierze historyczny. Tak właśnie jest, ale nie zmienia to faktu, że limfocyty B, nasi dzisiejsi bohaterowie, to są komórki, które odgrywają strasznie dużą rolę, jeżeli chodzi o wypuszczanie do właśnie naszego układu krwionośnego substancji, które bronią nas przed tym, co zainfekowało nasz organizm. Ale zacznijmy może od początku. Kiedy słyszysz limfocyt B, to powinieneś od razu skojarzyć go z tym, że to jest rodzaj leukocytu, czyli biała krwinka. Jedna z białych krwinek, która bierze udział w obronie naszego organizmu przed wszystkim, co nas może zainfekować, a także przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz. Limfocyty B powinny ci się także kojarzyć z dwoma sprawami. Po pierwsze, z tak zwaną pamięcią układu odpornościowego, czyli tym, że nasz układ odpornościowy nie tylko reaguje tak jak na przykład fagocyty, że tam im wszystko jedno, jaką bakterię czy jakiego wirusa napotkają i tak go pochłoną i rozłożą na czynniki pierwsze, ale także nasz system odpornościowy jest się w stanie uczyć, nabywać wiedzę, mówiąc kolokwialnie, o tym, co nas infekuje, i przygotować się na to, co nadejdzie później. Za chwileczkę porozmawiamy o tym trochę bardziej szczegółowo. A druga sprawa, z jaką kojarzyć się powinny limfocyty B, to jest tak zwana produkcja przeciwciał. O tym, co to są przeciwciała i w ogóle po co one są, będziemy rozmawiać bardziej szczegółowo już za chwilę. Ale zacznijmy może od tej pamięci układu odpornościowego. Każdy z nas przechodził w dzieciństwie trochę mało miłe sprawy, jakie polegają na tym, że musimy być zaszczepieni na różne choroby. Jedne szczepionki są bardziej bolesne, inne mniej. No, ale nie miałyby one sensu właśnie, gdyby nasz układ odpornościowy nie potrafił się uczyć. Otóż limfocyty B, obok limfocytów T, o których jeszcze będziemy mówić, są komórkami odpowiedzialnymi za to, żeby właśnie taką pamięć układu odpornościowego wytworzyć. Wtedy, kiedy one się jeszcze nigdy nie zetknęły z żadnym wirusem czy bakterią, to mówimy, że one są naiwne. Ale potem, kiedy już się z jakąś zetkną, to wytwarzane są tak zwane komórki pamięci. Czyli na drodze spotkania z jakimś organizmem czy jakimś infekującym nas innym czynnikiem, limfocyty B różnicują się, czyli specjalizują w coś, co nazywamy komórkami pamięci. Ich się robi więcej i więcej i właśnie takimi specjalistami od pamięci tego, co nas zainfekowało, będą one. Po co to w ogóle jest? Po to się właśnie robi szczepionkę. Kiedy nasz organizm styka się, powiedzmy, z jakimś wirusem, w szczepionce jest go albo bardzo mało, albo on jest tak przetworzony, że nie może nam tak naprawdę zrobić krzywdy, ale pokazujemy naszemu organizmowi, o, tak może wyglądać zagrożenie, limfocyty B różnicują się w komórki pamięci i te komórki pamięci to są limfocyty B, które w przyszłości, kiedy nasz organizm zetknie się z takim właśnie antygenem, czyli takim białkiem powiedzmy powierzchniowym, które znajduje się na danej bakterii, będzie w stanie od razu prężnie zareagować, ponieważ takie komórki pamięci to potrafią w naszym organizmie być bardzo, bardzo dużo lat. Nawet jak po 10 latach zetkniemy się z tym samym wirusem czy tą samą bakterią, na którą już mamy wytworzoną odporność, to te komórki nadal tam będą i zareagują bardzo szybko i bardzo specjalistycznie. Dlatego właśnie mówimy, że to jest wyspecjalizowana odpowiedź naszego organizmu, dlatego że ona jest wymierzona w bardzo konkretne rodzaje drobnoustrojów, które mogą nas infekować.
Druga sprawa to to, że limfocyty B potrafią różnicować się w tak zwane komórki plazmatyczne. Komórki plazmatyczne odpowiedzialne są za wytwarzanie białek, nazywanych przez nas przeciwciałami. Czasem się nawet mówi, że to są takie fabryki przeciwciał. W ich cytoplazmie bardzo dużo miejsca zajmuje aparat Golgiego i siateczki śródplazmatyczne, o których mówiliśmy w filmie dotyczącym budowy komórki, ponieważ one właśnie odpowiedzialne są za to, żeby bardzo sprawnie i w bardzo dużej ilości produkować przeciwciała. No to teraz powinniśmy się zastanowić, co to właściwie są te przeciwciała, i do czego to wszystko w ogóle służy? No to może zacznijmy od tego, że przeciwciała to są po prostu białka. Takie bardzo szczególne białka w naszym organizmie, które nazywają się immunoglobuliny. Pewnie rozpoznajesz tę część słowa immunoglobuliny. Immuno, czyli jakieś białka związane z układem immunologicznym. Słowo przeciwciała i immunoglobuliny to właściwie można używać zamiennie. I te immunoglobuliny, czy też przeciwciała, to są białka, które mają taką dosyć specyficzną budowę, ponieważ wyglądają, o, troszeczkę jak literka Y. To oczywiście, co jest tutaj narysowane, to jest na płasko. Natomiast w trójwymiarowej przestrzeni to wygląda raczej jak taka kluska z dwoma ramionami rozchylonymi na boki i trzeba sobie wyobrażać, że to ma pewną głębię ten rysunek, no ale to jest tylko schemat. Tak więc te immunoglobuliny, jak każde inne białko, składają się po prostu z łańcucha aminokwasów i w przypadku tych białek, przeciwciał, tych łańcuchów aminokwasowych jest 4. Te dwa, które widzisz tutaj w środku, niebieskie, to są tak zwane łańcuchy ciężkie, a te dwa, żółte po bokach, to są tak zwane łańcuchy lekkie. Nie jest super ważne, żeby to pamiętać, bo to nie jest kluczem do rozszyfrowania tego, po co nam w ogóle są przeciwciała. To, co jest najważniejsze w przeciwciałach, to to, że i te łańcuchy ciężkie, które widzimy bardziej po środku, i lekkie, mają taką porcję, taką część swoją, oznaczę to czerwonym kółkiem, która jest zmienna. Co to w ogóle znaczy? Otóż cała sprawa rozbija się o to, że w naszych komórkach, limfocytach B, na drodze ich różnicowania się, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy o hematopoezie, czyli o powstawaniu krwinek, to nigdy nie jest tak, że krwinka to już od razu powstaje w takiej ostatecznej formie, jak ma wyglądać. Nie. Ona przechodzi poszczególne etapy, w których robi się coraz dojrzalsza, coraz bardziej wyspecjalizowana do tego, czym ma się zajmować. Tak więc w przebiegu takiego dojrzewania, specjalizowania się limfocytów B, przychodzi taki etap, w którym to właśnie te geny, które odpowiedzialne są za wytwarzanie przeciwciał, no tak jak wielu innych białek, prawda? Ponieważ przeciwciała to są po prostu białka, więc muszą mieć jakieś geny, które są odpowiedzialne za to, że one w ogóle powstają. Tak więc te geny, które są odpowiedzialne za powstawanie przeciwciał, mają regiony, właśnie regiony odpowiadające za powstawanie tych, o, na czerwono zaznaczonych części zmiennych, które w sposób losowy są w obrębie genomu takiej komórki tasowane. Przyjrzymy się temu zjawisku za chwilę bliżej. Na tę chwilę ważne jest, żebyś zrozumiał, że te części na różnych limfocytach B mogą być różne, że one nie są identyczne. Jest bardzo wiele różnych kombinacji tego, jak końcówki przeciwciał mogą wyglądać. To znaczy, że składają się one po prostu z trochę różnych sekwencji aminokwasowych. To jest potrzebne do tego, że mamy taką mnogość różnych organizmów, które mogą nam zaszkodzić i nas zainfekować. Wirusy, bakterie, pasożyty, różnego rodzaju białka wnikające z zewnątrz naszego organizmu, które są szkodliwe. Co chcesz? Że nasz układ odpornościowy musi uzbroić się w bardzo dużo wyspecjalizowanych narzędzi, które będą w stanie związać się z bardzo różnymi mogącymi szkodzić nam czynnikami. No i tutaj dochodzimy do sedna. Widzisz to na tym obrazku, który zaznaczony jest tutaj. Przeciwciała po to mają te końcówki zmienne, żeby łączyć się z białkami czy też innymi substancjami charakterystycznymi dla różnych infekujących nas organizmów. Zostańmy może przy wirusach i bakteriach. Widzisz to na zasadzie tutaj zamka i klucza. Ta końcówka przeciwciał
ta jego część zmienna łączy się z jakimś białkiem, które znajduje się, w przeważającej większości białkiem, które znajduje się na powierzchni, powiedzmy, wirusa i w ten sposób go unieszkodliwia. To, co łączy się tutaj od strony przeciwciała z białkiem, które znajdujemy na powierzchni wirusa czy na przykład bakterii, to się nazywa paratop. A to, z czym łączy się przeciwciało, na przykład na wirusie, to się nazywa epitop. Zapisałam te dwie nazwy tutaj dla Ciebie, ale one nie są najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby rozumieć, że to jest mechanizm, który działa na zasadzie zamka i klucza. Jakiś wyspecjalizowany limfocyt B zwiąże się z takim, a nie innym wirusem. I tylko taki limfocyt, a nie żaden inny. Tylko ten konkretny limfocyt B ma taką część zmienną na swoich przeciwciałach, które wydziela, aby mogły się one połączyć właśnie z jakimś zagrażającym nam czynnikiem. No i teraz dwie bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, wyobraźmy sobie teraz, narysuję tutaj limfocyt. To jest limfocyt B. Zapiszemy sobie limf B. I na tym limfocycie jest jakieś tam przeciwciało. Na inny kolor zaznaczę jego części zmienne. A teraz narysuję drugiego limfocyta. Też będzie limfocyt B. I on będzie wytwarzał też przeciwciało, ale już troszeczkę inne. Bo wiesz już, że różne limfocyty B wytwarzają troszeczkę inne przeciwciała. No i teraz powiedzmy, że w zasięgu tych dwóch limfocytów pojawia się wirus. Niech on będzie jakiś taki. I ma na swojej powierzchni jakieś białko. I powiedzmy, że to białko, będzie kolorem, czyli będzie kolorem niebieskim zaznaczone i dlatego nie będzie w stanie związać się z tym przeciwciałem, nie będzie to możliwe, ale jak najbardziej ten limfocyt B zwiąże się właśnie z tym wirusem, którego widzimy tutaj i go po prostu do swojego przeciwciała znajdującego się w błonie przyczepi. No dobra, ale mówiliśmy o tym, że limfocyty B to nie tylko mają na swojej błonie te przeciwciała, to są akurat bardzo specyficzne przeciwciała, które są właśnie zahaczone w błonie takiego limfocytu, ale specyficzną zdolnością limfocytów jest to, że one wypuszczają z siebie, produkują, wtedy kiedy stają się komórkami plazmatycznymi, takie oddzielne przeciwciała do krwi. Czyli nie tylko mają tutaj zaczepiony w błonie. Ten zaczepiony w błonie jest po to, żeby rozpoznać to konkretne zagrożenie tego wirusa. I jak on go już rozpozna, to wtedy on mnoży i mnoży przeciwciała, zaczyna produkować bardzo dużo tych przeciwciał, takich konkretnie, i wypuszcza je do naszego krwiobiegu, bo wie już, że one są bardzo potrzebne, dlatego, żeby związać się właśnie z takimi konkretnie infekującymi nas wirusami. Czyli ten limfocyt B się nie zwiąże, bo jemu tutaj to białko powierzchniowe nie będzie pasowało, ale ten się zwiąże poprzez przeciwciało, które ma zaczepione w błonie. I jak już on rozpozna sytuację, że takie właśnie wirusy, z takimi mamy do czynienia, a ja jestem limfocytem, który akurat jest w stanie takie zagrożenie zneutralizować, to on produkuje i produkuje i produkuje bardzo dużo takich przeciwciał i je wypuszcza do krwiobiegu po to, żeby one się właśnie z takim wirusem związały i go zneutralizowały. No ale po co można się zastanawiać, po co w ogóle cała ta sprawa, po co tutaj mają się przyczepiać przeciwciała, a co to szkodzi takiemu wirusowi czy bakterii? Otóż bardzo poważnie mu szkodzi, ponieważ po pierwsze, jak przeciwciała poprzyczepiają się tutaj do jego części, to on może nie móc pełnić podstawowych funkcji, jakie są mu potrzebne do przeżycia, to jest raz. Dwa, może mieć poważne problemy z wniknięciem do komórki, którą chce zainfekować, a trzy, przeciwciała niejako znakują go do tego, żeby fagocyty, czyli przede wszystkim neutrofile, o których już rozmawialiśmy, zahaczyły go i żeby on uległ fagocytozie. To trochę tak, jakby przeciwciała robiły portret pamięciowy tej konkretnej bakterii i mówiły do fagocytów, chodźcie tutaj, ten konkretny antygen, czyli na przykład białko powierzchniowe, jest dla nas zagrożeniem, najlepiej będzie, jeżeli ktoś tego wirusa czy tę bakterię stąd sprzątnie i ją sfagocytuje. Czyli jest bardzo dużo sposobów,
na jaki przeciwciała mogą naprawdę uszkodzić bakterie czy wirusy, które wnikają do naszego organizmu. Mogą je sklejać. O, tutaj może się przyczepić drugi wirus. Może narysuję go na pomarańczowo, żeby było wiadomo, że to jest taki sam jak ten tutaj. Tutaj może się przyczepić drugi, no to już te dwa ze sobą sklejone niewiele mogą zrobić. Niewiele mogą zrobić, żeby zainfekować kolejne komórki, czy doprowadzić do tego, że rozregulowują metabolizm kolejnej i grożą naszemu organizmowi. Tak więc mamy limfocyty B, które są nie tylko zdolne na swojej powierzchni mieć przeciwciała, ale także je produkować i wypuszczać te specyficzne białka do naszego krwiobiegu. One są roznoszone po całym organizmie i wiążą się z tym konkretnym, specyficznym zagrożeniem, które pomagają neutralizować albo przez sklejanie, albo przez ich oznaczanie po to, żeby były łatwiej sfagocytowane, albo po prostu przez to, że jak się takie wielkie przeciwciało przyczepi do wirusa, no to on niestety nie jest w stanie funkcjonować tak, jak powinien. Oprócz tego, że to jest bardzo ważna funkcja dla naszego organizmu, którą przeciwciała pełnią, chciałam Ci także wspomnieć o tym, że są one wykorzystywane w biologii doświadczalnej po to, żeby pomóc nam znakować różne białka w komórkach. Jak już wiesz, takie przeciwciało przyczepia się do określonego epitopu za pomocą swojego paratopu. Jeżeli do takiego przeciwciała doczepimy na przykład tak zwane białko reporterowe, no mówiąc bardzo generalnie coś, co świeci, może oznaczymy to sobie żarówką, o, coś, co świeci i takie przeciwciało przyczepi się gdzieś w komórce, to możemy za jego pomocą wyznakować różne kompartmenty komórkowe. Tutaj nie wiem, czy pamiętasz to zdjęcie, akurat zaznaczone są filamenty aktynowe i tubulina, a tutaj o, jądro komórkowe. Jak rozmawialiśmy o cytoszkielecie, to Ci pokazywałam to zdjęcie, więc przeciwciała przydają się także w biologii doświadczalnej. No dobrze, przyszedł czas na to, żebyśmy przyjrzeli się dokładniej temu, na czym polega to, że tak wiele różnych przeciwciał może być przez nasz organizm produkowana. Tak jak tutaj napisałam, różnych przeciwciał nasz ludzki organizm i twój i mój to jest w stanie wytworzyć od 10 do 100 milionów różnych przeciwciał. No to zaczynamy się zastanawiać w tej chwili, czy to jest tak, że mamy 10 do 100 milionów różnych alleli jednego genu? To by było ciutkę dużo. Takie rzeczy w naturze się raczej nie zdarzają. No to może w takim razie mamy 10 do 100 milionów genów, które odpowiedzialne są za różne rodzaje przeciwciał. No wiemy, że też nie, bo wiemy, że tyle genów to my nawet nie mamy. Zachodzi pytanie, co tutaj się takiego dzieje, że jedna komórka, limfocyt B, który staje się komórką plazmatyczną, specjalistą od produkcji przeciwciał, zaczyna produkować takie przeciwciała, a inny limfocyt B, inna komórka plazmatyczna, troszeczkę inne przeciwciała. Sprawa na tyle była nieprosta, że Nagroda Nobla została przyznana za jej rozwiązanie. W roku 1987 pan Tonegawa, który dzisiaj jest już starszym panem, mimo że na tym zdjęciu, które tu widzisz, to jeszcze zupełnie młody człowiek, odkrył, na jakiej drodze to się dzieje, że jedne i te same limfocyty B, wywodzące się z tej samej linii komórkowej, czyli od tej samej komórki progenitorowej, która znajduje się w naszym szpiku, dlatego że limfocyty B powstają w szpiku kostnym, mogą te komórki produkować różne rodzaje przeciwciał. No i odkrył pan Tonegawa, że jest to zasługą czegoś, co nazywamy zmiennością rekombinacyjną, ewentualnie zmiennością VDJ. Te literki VDJ pochodzą od genów, które uczestniczą w całym tym procesie. Wyobraź sobie, że ten sznurek, który tutaj o, przez środek jest namalowany, to jest nasze DNA. A to, te kwadraciki, a właściwie prostokąciki, to są różne wersje genów. Powiedzmy, że to są geny V, to są geny D, a to są geny J. Ułożone w jakiś sposób na naszym DNA. To jest V1, to jest V2, V3, V4 i tak dalej. One są do siebie bardzo podobne, ale nie identyczne. To są D, no i to jest jakiś D1, D2, D3 i tak dalej, a to są J. W procesie, który nazywamy właśnie zmiennością rekombinacyjną, a którego nie będziemy przedstawiać sobie teraz w szczegółach, dochodzi do takiej sytuacji, w której losowo jeden spośród tych genów,
powiedzmy sobie, że to będzie ten, jakiś tam V7 czy V8, ten, który będzie, powiedzmy, D3 i ten, który będzie J5, łączą się ze sobą w takie oto zestawienie i z tej sekwencji DNA powstaje jakieś określone przeciwciało. Gdyby połączyły się inne, powiedzmy, że na przykład ten, ten i ten, to mielibyśmy jakąś inną kombinację tutaj i powstałoby odrobinkę inne przeciwciało. Pamiętaj, że te geny to nie są odpowiedzialne za całe przeciwciało, tylko za te zmienne porcje, które widzimy tutaj o na końcu, gdzie mamy i końcówkę łańcucha ciężkiego i końcówkę łańcucha lekkiego. Tutaj, w tym rejonie przeciwciał, w tej części, która tak naprawdę odpowiedzialna jest za wiązanie się z epitopem, czyli jakimś tam elementem bakterii czy wirusa, a właściwie białek zazwyczaj, które wystają z ich błony, to właśnie jest część, która będzie zmienna. Tak więc mamy do czynienia, w której reszta, mimo że ich jest kilkadziesiąt, na przykład tych genów V i powiedzmy kilkanaście D i kilka J, jakiej z nich losowo są wybierane, tworzy się z nich całość i z tej całości produkowane są określone części zmienne łańcuchów ciężkich i łańcuchów lekkich. Czyli niby to jest prosta sprawa, że losowe tutaj jest wybór, po prostu na drodze takiego procesu, który nazywamy zmiennością rekombinacyjną, wybierany jest albo ten, albo jakiś inny i łączy się spośród tych z tym albo z tym, a jednak, żeby to odkryć, potrzeba było niezwykle dużo prac i niezwykle dużo wysiłków i był to tak duży skok w nauce o układzie odpornościowym, że pan Tonegawa dostał za to Nagrodę Nobla. Tak naprawdę to, że mamy 10 do 100 milionów różnych przeciwciał, to jeszcze ten proces zmienności rekombinacyjnej tego nie pokrywa. Zachodzi także zmienność, którą nazywamy zmiennością na łączach. Może to nie jest super ważne, ale chodzi o te fragmenty, które są pomiędzy genami V, D i J. Tego tutaj nie widać, ale między tymi trzema złączonymi ze sobą fragmentami DNA, są jeszcze takie fragmenty DNA, które są odpowiedzialne za ich łączenie. To nie jest super ważne. Ważne jest to, że mamy ogromną zmienność przeciwciał, która powodowana jest przede wszystkim tym, że zachodzi taki losowy proces, który nazywamy tutaj zmiennością rekombinacyjną. Ważne też jest, że spośród tych wszystkich przeciwciał, które powstaną, nie wszystkie kombinacje się zachowają. Niektóre limfocyty B, które będą produkowały przeciwciała, które mogłyby być zagrożeniem dla naszego własnego organizmu, dlatego że nie trudno sobie wyobrazić, że spośród tych wszystkich przeciwciał, które są produkowane, no jak czegoś jest 10 do 100 milionów, a tak naprawdę jest jeszcze więcej, tylko zachodzi proces, o którym chcę ci teraz powiedzieć, no to niektóre z nich będą się wiązały do naszych własnych białek produkowanych przez nasz własny organizm. No to by nie było najlepiej, jakby przeciwciała przyczepiały się do naszych własnych komórek, bo tak samo szkodliwe jak są dla wirusów czy bakterii, mogłyby być dla nas samych. I one są eliminowane przez nas, przez nasz organizm i dlatego tych przeciwciał nie produkuje się już dalej, to znaczy takie limfocyty, które produkowałyby przeciwciała zagrażające naszemu organizmowi, nie będą dalej się różnicowały i nie powinny stanowić dla nas zagrożenia. I końcową liczbą jest właśnie to 10 do 100 milionów różnych typów przeciwciał w naszym organizmie. Tak więc podsumowując dzisiejszy film, mamy do czynienia z limfocytami B. Narysujmy sobie na zielono limfocyt B. Te limfocyty B najpierw są naiwniutkie, czyli nie znają żadnego zagrożenia, ale mają na swojej powierzchni takie zakorzenione w swojej błonie, zahaczone w błonie przeciwciała, które pasują do określonego rodzaju białka. Jeżeli pojawi się jakaś bakteria, czy też wirus, która ma na swojej powierzchni coś, do czego takie przeciwciało zakorzenione w błonie może się przyczepić, to jeżeli ten limfocyt wejdzie na drogę różnicowania i stanie się komórką plazmatyczną, to najpierw zacznie się mnożyć, żeby go było więcej, 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 a potem zamieni się w fabrykę, która wydziela do naszego krwiobiegu wolne już, niezwiązane z jego błoną, przeciwciała charakterystyczne właśnie dla tego konkretnego antygenu, z którym
ten limfocyt się związał. Inne limfocyty, które będą miały przeciwciała w swojej błonie, które nie będą pasowały do tego, co widzimy tutaj o na tej przykładowej bakterii, nie przejdą tego procesu i nie rozpoczną produkcji przeciwciał. Dlatego właśnie mówimy, że jest to specyficzna odpowiedź naszego układu odpornościowego. Trzeba także pamiętać, że limfocyty B odpowiedzialne są za pamięć immunologiczną. Ta pamięć immunologiczna pozwala nam wykorzystywać takie zjawiska jak na przykład szczepionki. Pozwala nam wytwarzać komórki, nazywane komórkami pamięci, które reagują bardzo specyficznie na określony rodzaj zagrożenia, z którym zetknęły się kiedyś wcześniej i do którego szczęśliwie pasowały przeciwciała umieszczone na ich powierzchni. Dzięki temu możemy niektóre choroby przechodzić tylko raz w życiu. Na pewno słyszałeś o tym, że na ospę to się choruje tylko raz, bo organizm już pamięta, w jaki sposób wygląda to zagrożenie i jest w stanie bardzo szybko się zmobilizować, ma już te komórki pamięci i one natychmiast mogą postawić w stan gotowości i przystąpić do wydzielania przeciwciał określone inne komórki układu odpornościowego. Tak więc to są dwie najważniejsze funkcje limfocytów B, ale nie możemy także zapominać o tym, że one są także zdolne do fagocytozy. Fagocytoza także jest zdolnością, którą wykazują limfocyty B i ta fagocytoza prowadzi tak samo do tego, że rozwalany jest w drobny mak, taki jakiś wirus czy bakteria, a potem następuje tak zwana prezentacja antygenu, o której mówiliśmy już w przypadku komórek fagocytujących, takich jak na przykład neutrofile czy makrofagi antygenu. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie wiesz już, jakimi komórkami są limfocyty B, z czym powinniśmy je przede wszystkim kojarzyć i że nie możemy także zapominać, że mają one zdolność do tego, żeby oprócz tych specjalistycznych funkcji, do których są właściwie stworzone, można by powiedzieć, bo są w nich specjalistami, potrafią także przechodzić zwykłą fagocytozę, to znaczy wchłaniać zagrożenie, rozwalać je na kawałki i prezentować innym komórkom układu odpornościowego po to, żeby to zagrożenie lepiej rozpoznać i w efekcie skuteczniej wyeliminować. Do usłyszenia następnym razem.